Cześć, dzisiaj mam Wigilię i życzę Wam wszystkiego najlepszego z tej okazji, czego tylko sobie życzycie i co jest dla Was dobre. I chciałabym Wam przeczytać nieduży fragment z jednej z książek z Lewisa, tej z serii opowieści z Narni, z książki, która ma tytuł Lew, Czarownica i Stara Szafa. I to jest fragment, który dotyczy właśnie Bożego Narodzenia. To jest taka książka, w której przez 100 lat trwała zima, ale nigdy nie było Bożego Narodzenia. I to jest taki moment, kiedy to się przełamuje. Więc Bóg mówi: czy wam nie mówiłem, jak ta wiedźma zrobiła, że zawsze jest zima, a nigdy nie ma Bożego Narodzenia? Czy wam nie mówiłem? A więc chodźcie i zobaczcie sami. Tak wszyscy stali już na szczycie i mogli zobaczyć, co tak bardzo ucieszyło pana Bobra. To rzeczywiście były sanie i to rzeczywiście były reny w uprzęży przyozdobionej dzwoneczkami. Były jednak większe od renów czarownicy i nie białe, lecz brązowe. A na saniach siedziała postać, którą każdy rozpoznał bez trudu, gdy na nią spojrzał. Był to rosły mężczyzna w jaskrawo-czerwonym płaszczu z kapturem, z długą, siwą brodą, która padała mu na piersi jak spieniona kaskada. Każdy go od razu rozpoznał, ponieważ choć osobistości tego typu można spotkać tylko w Narni, w naszym świecie widzi się go często na obrazkach i wysłuchuje się o nim różnych opowieści. Ale oczywiście obrazki to co innego, żywa postać w Narni to co innego. Na niektórych obrazkach w naszym świecie święty Mikołaj wygląda tak śmiesznie i wesoło. Teraz, kiedy dzieci przed nim stały, mogły stwierdzić, że w rzeczywistości jest zupełnie inny. Był tak wielki, tak miły i tak prawdziwy, że choć czuły wielką radość z tego spotkania, stało nieśmielone i poważne. A więc wreszcie jestem, powiedział. Długo nie pozwalała mi tutaj przybyć, ale wreszcie jestem. Aslan jest w drodze. Czary wiedźmy tracą swoją moc. I Lucja poczuła, jak przebiega przez nią dreszcz najgłębszej radości, jaką można odczuć tylko wtedy, jeśli jest się poważnym i się nie mówi nic. No i o czym jest ten fragment? O czym w ogóle jest ta opowieść, gdzie przez 100 lat trwa zima, ale nigdy, przenigdy nie ma Bożego Narodzenia? To jest opowieść o świecie przeklętym, o świecie, w którym nie ma możliwości zmiany swojego losu, nie ma możliwości zmiany losu innych ludzi, innych istot, o świecie, gdzie nie ma wybaczenia i o świecie, gdzie w związku z tym nie ma radości, ani wspólnego ucztowania, ani wspólnego żartowania, ani rodziny, ani niczego takiego. I to jest właśnie to, co przeżywamy co roku. Nie wiem jak państwo, ale ja co roku obserwuję jakiś taki straszliwy pośpiech, rozpacz, gniew i wściekłość w otoczeniu, kiedy przychodzi właśnie do tego okresu, kiedy jest tuż przed Bożym Narodzeniem, tuż przed świętami. Myślę, że to nie jest tylko kwestia tego, że nie wiem, mamy kapitalizm, konsumpcjonizm i tak dalej, i tak dalej, wszyscy są zatraceni w materializmie. Bo tak jak pamiętam, za komuny też tak było. Też wszyscy byli zatraceni w materializmie i wcale nie było mniej kłótni o różne rzeczy i nie było wcale mniej nerwowości. Ludzie też się śpieszyli jeżdżąc samochodami, które były gorsze niż te współczesne, ale chodzi o to, że cały czas był taki klimat jakiejś okrutnej rozpaczy. I w niektórych domach ta okrutna rozpacz ustępowała poczuciu ulgi, że się zdążyło, że się wszystko zrobiło i ludzie rzeczywiście się godzili, a w niektórych nie. I czego mogę Państwu życzyć? Mogę Państwu życzyć tego, żebyście bardziej świadomie przeżywali święto Bożego Narodzenia i żeby to był też ten moment, kiedy dobrze sobie uświadamiacie, że warto wybaczać i warto podawać rękę, warto też w sobie zobaczyć tą taką zaciskającą się pięść, taką niechęć do wybaczenia, niechęć do przerwania tej stuletniej zimy i do tego, żebyście Państwo przezwyciężyli w sobie tę stuletnią zimę po to, żeby móc przeżyć prawdziwie Boże Narodzenie. Tego Państwu życzę i życzę, żeby to pozostało z Państwem przez cały rok, tak? Do następnych świąt. No i to wszystko na dziś. Dziękuję bardzo.